wszystkich, moi drodzy, w rozmowie tygodnia. I dzisiaj naszym gościem Kornel Sawiński, czyli długo by tu wymieniać, socjolog, korespondent wojenny, autor artykułów naukowych i książek, oprócz tego ratownik wodny, instruktor narciarstwa, pływania, wykładowca, no i prywatnie mieszkaniec Andrychowa. Cześć. Cześć, witam Cię, Dawidzie. Strasznie tego dużo masz, powiem Ci, jak Ty na to znajdujesz czas. No, czasem jest ciężko znaleźć taki złoty środek. No, jestem na takiej linii troszeczkę. Najogólniej można powiedzieć, że to życie zawodowe rozkłada się u mnie na dwie strony. Po takiej linii właśnie wąskiej sobie maszeruję. Z jednej strony humanistyka, te wszystkie dziedziny, które wymieniłeś tam, geopolityka, politologia, socjologia. Z drugiej strony sport, narty, pływanie, baseny i tak dalej. No, niby różne dziedziny. Ma łączenie takich światów ma swoje plusy, ma też i minusy. No, zobaczymy, jak się będzie dalej rozwijać życie. Być może trzeba będzie kiedyś z czegoś zrezygnować. No, na razie jakoś udaje mi się to łączyć. Bardziej czasem zawieje wiatr w jedną stronę, bardziej w drugą. No, chodzi o utrzymanie równowagi takiej zawodowej. Kornel, tak zacznę trochę nietypowo, bo mamy dzisiaj rozmawiać o geopolityce, o takich różnych zaszłościach pomiędzy krajami, pomiędzy różnymi ludami, że tak powiem. Ale przedwczoraj, wczoraj w zasadzie, tragiczne wieści z Andrychowa. 14-letnia Natalia, która zamarzła w Andrychowie. Można powiedzieć, że zamarzła na śmierć, bo w zasadzie później już no nie można jej było uratować. Była w tak głębokiej hipotermii. I zadajemy sobie cały czas pytanie, jak to jest możliwe, że w sumie dość zatłoczonym centrum miasta nikt nie zauważył leżącej 14-letniej dziewczyny na śniegu. No, sam się nad tym zastanawiam. Jak się w ogóle zastanawiałem, czy można dzisiaj o czymś innym mówić niż ta sytuacja. No bo jesteśmy też jako Andrychów na ustach wszystkich w Polsce. Dzisiaj gdzieś na tych serwisach internetowych się ciągle ta informacja pojawiała. Jak to się mogło stać? No, uniwersalna historia. Akurat sobie przypomniałem dzisiaj dziewczynkę z zapałkami. Baśń Andersena z połowy XIX wieku, prawda? I praktycznie kropka w kropkę historia podobna do tego, co się u nas wydarzyło, więc chyba dotykamy jakiegoś czegoś uniwersalnego, ponadczasowego. No, z obojętności, no, innego słowa tutaj nie ma chyba. Zabiegania prędkości życia, też atomizacji. No, ja ciągle mam nadzieję, że tego rodzaju, no, takie rzeczy się będą zdarzać. No, tak już to społeczeństwo funkcjonuje, że ciężko całkowicie wyeliminować. Teraz oczywiście będzie na pewno szukanie też kozła ofiarnego, tak. No bo to zawsze się tak dzieje. Formalności musi się stać zadość. Ale ciekaw jestem, ile z tej lekcji trafi do ludzi, do nas, do mnie na przykład. Ja sam się zastanawiałem, czy jak ja bym przejeżdżał gdzieś tam obok tej sytuacji, spiesząc się gdzieś na jakieś zajęcia swoje, czy ja bym zareagował, czy nie. I też nie potrafiłem odpowiedzieć na to pytanie tak sam sobie, jednoznacznie. Mam nadzieję, że ta ofiara tego dziecka, no, nie pójdzie tak na marne całkiem, tylko ktoś tam sobie coś weźmie do serca, na drugi raz się być może zatrzyma, być może w ogóle gdzieś coś przewartościuje u siebie w swoim życiu. No, taką mam nadzieję, że takie rzeczy nie do końca przypadkowo się dzieją, no, że mają jakiś wyższy cel ukryty. No, inaczej tego chyba podejść się do tego nie da, mi się wydaje. To było tak słowem wstępu. Chciałem ogólnie z Tobą porozmawiać na temat geopolityki, dlatego że bardzo ten temat się zrobił gorący. Dlaczego? No dlatego, że żyjemy w takich chyba typowych latach 20., prawda? 100 lat temu, lata 20., no to można powiedzieć najoględniej, że wojna, pandemia. Teraz jakby troszkę zatoczyliśmy krąg. Czy ty
Też to tak widzisz, że znowu ta historia na naszych oczach tym razem zatacza krąg i znowu będzie no, wielka tragedia, może nawet ogólnoświatowa. Zdecydowanie, zdecydowanie jesteśmy w przełomowych czasach, żyjemy w przełomowych czasach i można tą przełomowość różnie rozumieć. No, tutaj są różne, właśnie wszystko zaczyna się od tego, jakim językiem chcemy rzeczywistość naszą opisać. Mhm. Istnieją różne dyskursy, różne języki. Jedną z prób opisania tego, co się dzieje, jest właśnie język geopolityki. No i przydałoby się też coś powiedzieć o tej geopolityce, bo tak zatytułowałeś to nasze spotkanie głównie tak. O geopolityce. Tak, geopolityka przeżywa swój renesans. Od nie wiem, kilkunastu lat, od 10 lat gdzieś tam się pojawia ta geopolityka. Ja się interesowałem geopolityką jeszcze zanim to się pojawiło w internecie i praktycznie wszyscy gdzieś tam się spotkali z tym terminem. Natomiast osobiście obecnie przeżywam takie troszeczkę wycofanie, jeśli chodzi o próbę zrozumienia tych wszystkich procesów przez pryzmat geopolityki, no bo uważam, że nie wszystkie procesy da się wytłumaczyć geopolityką. No, sięgając do źródeł geopolityki, to jest ona związana, mówiłeś o latach 20. XX wieku, jest ona związana właśnie z XIX i XX wiekiem, ze specyfiką tych czasów, można powiedzieć specyfiką epoki przemysłowej, czyli epoki, w której awangardą wszystkich ośrodków siły, bo geopolityka lubi używać tych terminów swoich właśnie, ośrodki siły, tam szczeble w drabinie eskalacyjnej, prawda, sfery oddziaływania, łańcuchy dostaw, węzły komunikacyjne i tak dalej. I geopolityka w XX wieku, w XIX nawet też, bardzo dobrze opisywała rzeczywistość przemysłu ciężkiego, rzeczywistość właśnie fabryk wielkoprzemysłowego, też proletariatu, który był tą awangardową klasą wtedy. Te wszystkie kategorie dzisiaj poznikały w dużym stopniu, przynajmniej w tej części świata. No jest internet. Oczywiście przemysł ciężki nie zniknął całkowicie, bo został zdelokalizowany, przeniesiony do Azji w dużym stopniu. Gdzieś te zasoby też są cały czas ważne, prawda? Oczywiście, gdzieś te zasoby są ważne, natomiast jest pytanie o to, czy te zasoby mają charakter awangardowy, bo one w XX wieku miały charakter awangardowy. Nic nie było ważniejszego. Mhm. Poza zasobami, poza przemysłem ciężkim, poza hutnictwem, fabrykami, kopalniami, hutami i tak dalej. No, dzisiaj już to tak nie wygląda. Już jak ktoś mówi o przemyśle ciężkim, no to wie się, że to jest coś, co minęło gdzieś tam jako awangarda, bo nie całkowicie. Nie ma takiej możliwości, żeby to całkowicie zniknęło, natomiast nie jest to chyba lokomotywą w tym całym pociągu. Pytanie, co jest, czy co może być tą lokomotywą. No i tutaj wchodzą na scenę, wchodzi ta rodząca się być może epoka cyfrowa, prawda? Cyfrowe pieniądze, zdalna praca, innego rodzaju zupełnie energię niż w epoce przemysłowej. No to jest taka subtelna sfera. I tu się z tą zgodzę, bo zauważyliśmy to przecież w wojnie ukraińsko-rosyjskiej, kiedy pierwszy raz na tak szeroką skalę zastosowano chociażby drony, ataki hakerskie przecież na różne instytucje, nie tylko ukraińskie, ale też rosyjskie. Zresztą głównie rosyjskie. Dokładnie, dokładnie. I czyli ta wojna nam się zmieniła. Wojna się zmieniła, nie ma sensu, to akurat Jacek Bartosiak dobrze mówi, że nie ma sensu na przykład mobilizacja taka znana z XX wieku na masową skalę. Ten żołnierz współczesny jest przede wszystkim jest wysoko wykwalifikowany. Ja bym jeszcze dodał inny tutaj czynnik związany właśnie ze współczesnymi wojnami.
ochotników. Jak się przypatrzymy tym ciężarowi, głównemu ciężarowi tych działań zbrojnych na Ukrainie, to tam najważniejsze funkcje wypełniali ochotnicy. Mhm. Wagnerowcy z jednej strony, Azowcy z drugiej strony, różnego rodzaju inne bataliony. Wcześniej tam na Donbasie powstawały też te bataliony Bastog i tak dalej. Czyli z jednej strony żołnierz zmotywowany jakoś tam ideologicznie albo finansowo, albo też możemy sięgnąć do takich głębszych pokładów i też bym chciał nawiązać, być może z takim zjawiskiem mamy do czynienia. No to moja wypowiedź będzie pełna dygresji, bo to jest tak ciężko utrzymać. To najbardziej taką... lubimy, spokojnie, mamy dużo czasu, możesz dawać ich ile chcesz. Tak, no jest często w jakichś dyskusjach nad przemianami tego współczesnego świata zastanawialiśmy się z moimi różnymi znajomymi nad przyszłością tego, jak rzeczywistość zdominuje automatyzacja, robotyzacja produkcji, co z tymi zawodami, co z tymi ludźmi, stracą pracę, co będzie dalej, prawda? No co będzie dalej? No i tak. A ludzi nam przecież przybywa. A ludzi globalnie przybywa. I co z tymi ludźmi? No i można się zastanawiać. No hipisi w latach 60., 70. mówili też już o podobnym scenariuszu. Mówili, że każdy powinien wtedy zostać artystą, samorozwój, medytacja i tak dalej. No nie poszło to w tą stronę. Mhm. Poszło w inną troszeczkę. Ciekawe tropy, ciekawe myślenie, bo już wtedy się zastanawiano, że możliwości produkcyjne są takie, że ludzie nie muszą wszyscy pracować, mhm. a już na pewno nie muszą się zabijać w tej pracy. No nie poszło w tą stronę. Patrząc na szereg konfliktów takich, jakie powstają na świecie obecnie, no to możemy powiedzieć, że może wrócić model wojownika. Mhm. Czyli coś takiego, z czym mieliśmy na przykład do czynienia przez 1000 lat średniowiecza. Wykwalifikowanych do wynajęcia albo nie do wynajęcia, najemników, ludzi, którzy, mówiąc tak kolokwialnie, nic innego nie potrafią poza walką, prawda? Nie masowy żołnierz z poboru, jak w XX wieku, bo z niego nie ma pożytku na wojnach. No jego życie będzie krótkie, poza tym on z przymusu, większość ludzi jednak nie chce wojen, prawda? I wtedy też nie chciało. Uniesieni tą w XX wieku, uniesieni tą ideologią, przymusem też machiny całej państwowej. Być może tego dzisiaj nie będzie, a wróci kategoria czegoś takiego jak wojownik, prywatne firmy kontraktorskie, prawda? Jest tego mnóstwo dzisiaj. Czy nawet te bataliony ochotnicze, o których właśnie rozmawialiśmy w przypadku Ukrainy. Więc być może zmieni się model postrzegania człowieka już nie tylko jako pracownika, no bo ten powszechny obowiązek pracy, no to jest co tam, 150 lat ostatnie, mhm. prawda? Gdzieś, no może troszkę dłużej, w różnych krajach różnie. Natomiast wcześniej, patrząc na średniowiecze, cały szereg warstw społecznych niekoniecznie był związany z pracą produkcyjną. No, tego rodzaju sytuacje, takie pęknięcia historyczne mają to do siebie, że powodują wyłanianie się, powstawanie nowej grupy, nowej klasy, nowej starej w jakimś sensie, mhm. no w przypadku tych wojowników nowej starej. Ja oczywiście nie twierdzę, że tak będzie, no ale widać pewne symptomy w tych konfliktach, że walczą specjaliści. No, mhm. Tak najkrócej mówię. A powiedz mi, jak myślisz, co przeleje czarę goryczy? Bo to jest tak trochę trudne pytanie i bardzo zawiłe, ale z drugiej strony proste, bo 1914 rok i zabójstwo arcyksięcia Franciszka Ferdynanda przez Gavrilo Principa. To niby był początek I wojny światowej. Mhm. Ale dobrze wiemy, że to wszystko zaczęło się już dużo, dużo wcześniej. I teraz mamy podobną sytuację. Mamy tutaj konflikt, wojna Ukraina-Rosja. Z drugiej strony znowu Izrael-Palestyna. Odnawiają się znowu stare konflikty z Bałkanów. Co będzie tym, co przeleje czarę goryczy? No być może, bo tak, ciekawy cezus tutaj podałeś, ten 1914 rok. Ja się wielokrotnie zastanawiałem nad tym, i to jest też w literaturze opisane,
dlaczego tak naprawdę członkowie jakiejś jednej rodziny, dalsi kuzyni i tak dalej, którzy rządzili tymi wielonarodowymi imperiami, monarchiami, monarchia austro-węgierska, monarchia niemiecka, monarchia Romanowów, imperium carskie, prawda? Francja nie była monarchią formalnie, natomiast Wielka Brytania jak najbardziej. Stworzyli te dwa obozy, Entente i państwa centralne. I dlaczego oni skoczyli sobie do gardeł, krótko mówiąc? Członkowie tej samej praktycznie tej samej rodziny. No tam... To ja Ci już mogę odpowiedzieć. W rodzinie to się tylko najlepiej na zdjęciach wychodzi. To jest prawda, to jest prawda. Ale tak, ale to nie byli samobójcy z jednej strony. I spotkałem się z takim ciekawym wątkiem tego, jaki oni mieli plan. Mhm. Oni mieli taki plan, że... Tam już wewnątrz tych imperiów wielonarodowych rosło wewnętrzne ciśnienie, naciski różnego rodzaju grup ideologicznych, politycznych, które rozsadzały te imperia od środka. No my tu w Andrychowie żyjemy w obszarze byłego Imperium Austro-Węgierskiego, prawda? Tak, Galicja. Józef, Galicja i tak dalej. No i naciski różnych, z jednej strony nacjonalizmów, wewnątrz tych imperiów wielonarodowych, z drugiej strony jakichś emancypacyjnych prądów. Przerwę Ci, bo mamy telefon. Oczywiście. Mamy telefon. Załóż sobie słuchaweczkę. Słuchamy kto. Halo, halo, mamy kogoś na linii. Czy ten sprzęt działa? Teraz powinien działać. Halo, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jestem na żywo? Tak, to chyba jakiś śmieszek tutaj dzwoni. Tak, jest pani na żywo. Dzień dobry, jestem pani, tylko jestem pan Maciek. Ja chciałem strasznie pana Kiewczaka pozdrowić. Jest takim ciepłym, przystojnym i fajnym chłopakiem. O, dziękuję pani bardzo. Czy ma pani jakieś pytanie do naszego gościa? Ja się chciałam zapytać, kiedy będzie dobrze w tym kraju? Okej, okay, dobrze. Za chwilę postaramy się na to pytanie odpowiedzieć. Widzisz, Kornel, kiedy tak. będzie dobrze, kiedy będzie dobrze w tym kraju? Pyta pani tutaj chyba jakaś. Tak no, bym zgadywał. Kiedy będzie dobrze w tym kraju? No, zależy dla kogo. Będzie dobrze dla elit, czy dla której części elit, dla ludzi zwykłych, dla całości. No, mówiąc o całości jako kraju, troszkę abstrakcyjne. Trudno tak. to połączyć, to chyba raczej trzeba wyizolować. Tak, to prawda. Dla ludzi, dla jakiej warstwy ludzi. Dla... Ale tutaj pani albo pan nas wybiła z tego tematu. 1914 rok, tak. Monarchie rządzące i oni mieli taki swój plan poprowadzenia tej wojny, bardzo sprytny i w sumie ja się nie dziwię do końca. Mając wewnątrz tych imperiów problemy z tymi rodzącymi się nowymi siłami, nowymi technologiami, świadomością rodzącą się, narodową, prawda? Czy na Bałkanach właśnie mówiłeś o Gavrilo Principie, o zabójstwie Ferdynanda, czy tu polski ruch niepodległościowy, Piłsudski później, prawda, legiony. Imperium Carskie też, przecież radykalizm bolszewików, którzy tam zwierali swoje szyki, innych ruchów też rewolucyjnych, bo to nie tylko bolszewicy tam byli. Jak to pozamiatać, żeby móc dalej rządzić? I wymyślono, że wojna będzie sposobem na to... Na wyczyszczenie tego na bałaganu. Na wyczyszczenie, bo przy okazji wojny można wiele rzeczy załatwić, których przy innej okazji się załatwić nie da. No i tak się prawdopodobnie umówili, bo nie ma na to dowodów. Takie te najważniejsze decyzje się podejmuje, mówiąc bardzo brzydko i kolokwialnie, na gębę, nie zostawia się tego na piśmie. Więc prawdopodobnie tak mogło to wyglądać, że po roku zawieramy pokój, prawda, po tych milionach już zabitych, czy tam setkach tysięcy, nie wiadomo, ale dużych ilościach, czyścimy u siebie, rozwiązujemy parlamenty i dalej rządzi monarchia. W Rosji, w Austro-Węgrzech utrzymują się te państwa wielonarodowe, bankierów stawiamy pod ścianą ku uciesze ludu, że to przez nich wszystko, prawda, rozwiązujemy parlamenty, partie. I rządzimy dalej. No historia poszła w zupełnie inną stronę. Nie dało się tego zatrzymać. Rozsypała się jedna monarchia carska. Austro-Węgry się rozsypały na szereg małych państw.
Niemcy też, Kaiser został odsunięty od władzy, Imperium Osmańskie tak samo, prawda? Więc historia, no, mówi plan się, nie pyknął. Plan, ten plan nie pyknął, pykły inne plany związane właśnie z pojawieniem się na przykład Stanów Zjednoczonych, które dopiero raczkowały gdzieś tam w tej światowej polityce jako dążący do podmiotowości, później do jakiegoś statusu imperium i tak dalej. I być, a, szukając analogii do naszych czasów, na pewno są różne plany. Ty pytałeś o co może być tym casus belli, prawda? Właśnie ciężko znaleźć taki medialny casus belli, prawda? Chodzi ci o no tak, jak zabójstwo tak, Ferdynanda. Tak jak wspominałem, że przecież nie to było powodem, że Gawrilo Princip zastrzelił tak, arcyksięcia, tylko... Iskrą, jak, która, tak, która na beczkę prochu, tą zapaloną zapałką w starej, zdezelowanej stacji benzynowej. No, dokładnie ten tak. System trochę jest taką zdezelowaną stacją benzynową, tylko że jest pytanie, czy on się rozpadnie na zasadzie jakiegoś gwałtownego wybuchu, czy na zasadzie takiego powolnego gnicia. Czy to się już zaczęło po prostu i sobie to... Tak, tak. Ale ten proces gnicia też ma różne etapy, że przyspieszy coś, się obserwuje na przykład w lesie jakieś upadłe drzewo, no to potrafi leżeć długo, długo, gdzieś tam nadgniwać, a nagle gdzieś przyspieszy ten proces. Mi się wydaje na razie, że bardziej to wszystko wygląda na takie stopniowe gnicie tego systemu, ale oczywiście się mogę mylić. No jest pytanie, czy gdzieś tam jest w tym świecie możliwe coś takiego, w tym świecie naszpikowanym bronią jądrową, prawda? Czy jest możliwy wybuch takiej wojny totalnej o skali globalnej, jaką mieliśmy w 1914 roku, ze względu na te arsenały jądrowe na przykład. No, mi się wydaje, że jest możliwe. Oczywiście, że jest możliwe. Tylko kto to będzie, kto miałby to robić? Gdzie? Po jakiej linii? Bo to jest tak, że w I wojnie światowej na przykład użyto po raz pierwszy gazów bojowych, perytu i tak dalej. Perytu, tak. No i później do następnej wojny szykowano się właśnie jako do tej, w której będzie tego gazu bojowego, w której ten gaz bojowy będzie dużo więcej, dużo częściej używany. Ćwiczono maski, wkładano jakieś publiczne ćwiczenia w szkołach i tak dalej. No nie został użyty ta broń chemiczna, nie została użyta w II wojnie światowej, chociaż wszystkie armie miały ogromne arsenały tego, prawda? Tak, no pewnie to wynikało też z jej zawodności i tego, że w I wojnie światowej często więcej ofiar było po stronie atakującego, który używał gazu, kiedy zmienił się tak, wiatr, tak, aniżeli po tej Albo po prostu jakiejś cichej umowie. Jakiejś cichej umowie, no bo co tak naprawdę Niemcy mieli do stracenia w kwietniu czy w marcu 1945 roku, mając nawet w górach Sowich ogromne składy tej broni gazowej, tej broni chemicznej. Niewiele mieli do stracenia, bo pod Grudzami leżeli, a nie użyto tego. Można się zastanawiać dlaczego. No i przenosząc to na naszą rzeczywistość, no może dojść do konfliktu na szeroką skalę bez użycia atomu albo z jakimś punktowym użyciem tego. Jest pytanie, kto miałby walczyć? Kto miałby no właśnie walczyć? No bo... właśnie, gdzie by przebiegała ta linia frontu między kim a kim? Bo znowu coś czuję, że bylibyśmy w samym sercu walki. Jesteśmy w najgorszym możliwym położeniu, jakie można mieć. Znaczy, to jest też bardzo szerokie, złożone zagadnienie. Jakie na pewno walczyć mogą te ośrodki, które mają pewne zdolności mobilizacji i poświęcenia do tego? Zwróć uwagę, że największy ciężar walk w II wojnie światowej, tej ostatniej wielkiej wojnie, oczywiście w XX wieku był cały szereg konfliktów też krwawych, natomiast na tą skalę gigantyczną, no to jest II wojna światowa i głównie front wschodni. Dwa kraje, które miały zdolności mobilizacyjne, miały ideologie mobilizujące te masy do poświęcenia i tam była najkrwawsza odsłona tego konfliktu, prawda? Prawdopodobnie nie najważniejsza,
No bo jednak ja uważam, ale to też nie jest tylko moje subiektywne zdanie, bo szereg różnych autorów podobnie uważa, że najważniejsze to było wejście Stanów Zjednoczonych do Europy od zachodu, prawda? Pozbawienie resztek imperiów kolonialnych właśnie Francji, Wielkiej Brytanii, doprowadzenie stopniowe do dekolonizacji i same Stany Zjednoczone w tych obszarach się zainstalowały, gdzie wcześniej dominowały Francja i Wielka Brytania. Natomiast najcięższe walki z punktu widzenia militarnego przebiegały na froncie wschodnim. Nie da się temu zaprzeczyć. Natomiast politycznie no, Związek Radziecki przez jakiś krótki okres też wyszedł na tą scenę na równi niemalże ze Stanami Zjednoczonymi. Stworzono ONZ, stworzono ten Układ Jałtański, prawda? My jako Polska też byliśmy częścią tego. I w pewnym sensie to, z czym mamy do czynienia obecnie, to też jest dalszy demontaż tego ładu jałtańskiego. Izrael, o którym mówiliśmy, jest reliktem ładu jałtańskiego. On powstał w 1946-1947 roku jako wyraz takiej współpracy między Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim. Właśnie troszeczkę przeciwko Wielkiej Brytanii, z której mandatu, bo to był, wtedy był okres mandatów, się mówiło, mandat francuski z czasów Ligi Narodów, poprzedniczki ONZ, w obszarze mandatu brytyjskiego powstał Izrael. Więc, i wszystko po to, żeby tak ciut wyrównać bilans i ciut wyrównać siły. Tak, tak. Więc słuchaj, popatrz, ile imperiów w XX wieku przegrało swoją szansę. Mhm. Związek Radziecki jako imperium 70 lat przetrwał. No, wielkie plany, Trzecia Rzesza też ile? 12, 13 lat, prawda? 12. 33 do 45, prawda? Imperium Osmańskie padło. Wcześniej jeszcze padło Imperium Carskie. No i najważniejsze, być może Imperium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce, czyli nie zachodziło słońce, czyli Wielkie Imperium tak. Brytyjskie. Zostało ten Commonwealth, no ale to jest też cień z tego, co było. No i tak, jak się patrzy trochę na tą współczesną politykę, to jest to w pewnym sensie dążenie do rewizji tego wszystkiego, co straciliśmy w XX wieku. Popatrz się na asertywną Turcję. Jak stopniowo, kroczek po kroczku gdzieś tam odbudowuje swoje wpływy. Raz to pod hasłami pantureckimi, panturańskimi i tak dalej. W Astanie ostatnio w Kazachstanie było spotkanie ludów turańskich. Raz pod hasłami islamu i to jest bardziej uniwersalne, bo islam jest im bliższy, ale przede wszystkim nie jest sfokusowany tak na ten czynnik narodowy jednoznacznie. Mhm. Może być islam turecki, może być islam arabski, może być islam europejski. Jest globalnym projektem uniwersalnym, ponadnarodowym. No jak ktoś trzyma ten ideologiczny sztandar w ręku, kontroluje to, no to ma duże narzędzie ideologiczne na oddziaływanie na serca i umysły muzułmanów, których jest za niedługo prawdopodobnie może być około 2 miliardów na świecie. Więc rewizja Turcji, rewizjonizm pewnego rodzaju też brytyjski. Popatrz, Brexit na przykład. Tak. Bardzo asertywna polityka, bardzo zakulisowo wpływowa. Wielka Brytania to nie jest też tylko czysta geopolityka, ale to są ogromne wpływy w różnych instytucjach międzynarodowych. Brytyjskiej arystokracji, która też trzyma się mocno. No, to zagadnienie biurokracji międzynarodowej to jest bardzo ciekawe, ale popatrz na przykład na takie narzędzia kulturowego oddziaływania jak federacje piłkarskie, FIFA, UEFA i tak dalej. To są zdominowane instytucje przez Brytyjczyków, ale też Francuzów. Tak, ale umówmy się, głównie przez pieniądze. Wpływy tak. Ogromne, nie wszędzie, nie wszystkie drzwi da się otworzyć pieniędzmi, bo próbowano, noworysze z wielkimi pieniędzmi próbowali pewne rzeczy, no to oni jakby do pewnego momentu dochodzą, a później no już niestety albo nie ma pochodzenia, albo nie ma tych koneksji.
No, Guangxi jest takie w Chinach powiedzenie, nie wiem, czy się Nie spotkałeś. spotkałem To się. jest takie w Azji Południowo-Wschodniej wszyscy znają to słowo, bo to jest jak cię ktoś poleci. Jest Okej, okay, gość z taki polecenia. gość z polecenia, jego znają, jego wszyscy szanują, jest godny zaufania, jest to. Nie da się tam interesów robić, ciężko jest robić w Chinach interesy bez tego Guangxi. No, Chiny to jest następne zagadnienie. Też ogromny, Dokładnie. tak, ogromny renesans chińskiego ośrodka. Ale właśnie to się chyba teraz dzieje, tak mi się wydaje, że Chińczycy już tak się nabudowali, już tak zbudowali swoją gospodarkę i cały świat kupował, może dalej kupuje u nich, że no są teraz, można powiedzieć, jednym z mocarstw. Zdecydowanie, zdecydowanie są jednym z mocarstw. Natomiast no, jest pytanie, bo często się pojawiają w różnych publicystycznych dyskusjach jakieś takie tezy, że Chińczycy przez swoje PKB, przez swoją potęgę gospodarczą, że są w stanie zastąpić na przykład Stany Zjednoczone czy w ogóle Zachód. No, jest pytanie, czy samym PKB, czy samym zdolnościami tamtymi produkcyjnymi, gospodarczymi i tak dalej, można poukładać rzeczywistość świata tak, jak się chce dla siebie. Według mnie nie da się tego zrobić. Zwróć uwagę, no ciągle dominuje angielski, prawda? To jest ciągle relikt tego, co Niall Ferguson, taki brytyjski autor, napisał Angielski, książkę. ale mówisz o języku. Tak, Okej. napisał książkę, jak Wielka Brytania stworzyła współczesny świat, świat już. Już nie tylko to imperium, ale cały świat. Przez na przykład ten język angielski. Ja się tak zastanawiam, czy Chińczycy na przykład mają takie zdolności kulturotwórcze, bo język to jest ważne narzędzie. Jak to pisze, jak to mówi, to ten tak myśli. To nie są, nawet na głębszym poziomie, nawet bardziej podświadomym. Nie da się do końca tego wszystkiego zastąpić PKB, produkcją i tak dalej. No, myślę, że ta pewna taka ksenofobia chińska, zamknięcie, ten brak zaufania, no, powoduje, że Chińczycy chyba nie będą w stanie przejąć tej pałeczki od Stanów Zjednoczonych jako hegemona na pewno. No i jako generatora, twórcy jakiegoś nowego ładu pod swoim patronatem. Chyba nie do końca. No, ja ciągle mi się wydaje, że jeśli by tak było, to Chiny powinny być tak otwarte. Ludzie tam powinni. No, na przykład ten mit amerykański wyrósł z tego, że ludzie uciekali z Europy do Stanów w nadziei budowania nowego świata od zera. Nie mający kapitału żadnego. Jechali tam, żeby zacząć od początku, bo tam był mit taki, że nic nie musisz, wystarczy, że będziesz pracować, będziesz Ziemię dostajesz za poukładany. darmo, tak. Tak, ziemię dostajesz za darmo. Nie musisz mieć koneksji, bo tutaj był feudalizm, arystokracja, Tak. wszystkie te obciążenia związane właśnie z pochodzeniem. Tam się to nie liczyło, od pucybuta do milionera, pragmatyzm, prawda? No i to działało w pewnym sensie, prawda? No, na tym te całe Stany wyrosły. No, w przypadku Chin ja tego nie widzę. No, być może ja czegoś nie widzę, być może coś jest, czego nie dostrzegam. Być może ta zasada chińska Wu-wei, niedziałania, prawda? Bo oni się ciągle, chińska dyplomacja, chińska polityka polega na tym, że oni ciągle zakładają, że nikomu nic nie chcą narzucać. No, tylko że to jest takie sprytne, wiesz, no, jak możesz być hegemonem? Nie, 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 nie. Nie rządząc Nie de rządząc, facto. no to znaczy, że jesteś. Chyba, że ja faktycznie, bo Azja i Chiny są bardzo specyficzne, ja do końca też tego nie zrozumiałem na tym głębszym poziomie. Może tam się kryje coś głębszego, no, ale na tą chwilę no, nie widzę takiego. Poza tym, że jest bardzo silny ośrodek wpływu, ośrodek siły współczesnego świata z ogromnymi ambicjami. Kornel, bo tutaj ludzie nam już zadają pytania, ja się trochę za bardzo wsłuchałem w Ciebie. Przepraszam Cię, Marcin, że musiałeś czekać 16 minut, ale Marcin zadał bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Takie troszkę przewrotne, bym powiedział. Pisze tak. Witam. Kornel mówił, że powraca kasta wojowników,
ale czy w przyszłości powróci chłop pańszczyźniany? A ja powiem wam jedno, ty pewnie o tym, Kornel, wiesz, że chłop pańszczyźniany wcale nie miał tak źle. Miał pod wielu względami, gdzieś czytałem taką publikację, miał pod wielu względami łatwiej niż dzisiejszy pracownik czy pracodawca względem państwa. W pewnym sensie masz rację. Przede wszystkim, to tutaj jest bardzo, bardzo ciekawe to pytanie, ja tak się zbieram myśli, żeby to jakoś powiedzieć. No i faktycznie można pociągnąć analogię do tych chłopów pańszczyźnianych, ale tylko w tych warunkach cyfrowego takiego, cyfrowego, no można to nazwać cyfrowym feudalizmem. Prawda, że dostanie tam jakąś jałmużnę, nie musi nawet dużo pracować, są tam te pakiety socjalne, dochody gwarantowane w planie gdzieś przyszłym, być może na tyle zdolności produkcyjne współczesnego systemu są wydajne, że nawet nie muszą pracować ludzie, żeby nie umrzeć z głodu. I Harari o tym pisał, i że praktycznie duża, znaczna część populacji nie musi pracować, żeby nie umrzeć z głodu. Wiadomo, jakiej to jest jakości. To jest taka pasza, mówiąc już stricte o jedzeniu, jakiejś na najniższej jakości. Natomiast jest pytanie o podmiotowość. No i tutaj podmiotowość społeczna dla chłopa nie istnieje, prawda? Jakaś możliwość wpływania na rzeczywistość, tak. na samorządność. Na zmianę swojego statutu chociażby. Na zmianę swojego statutu, na jakąś samorządność i tak dalej. No ciężko. Myślę, że samorządzenie, jakaś walka o podmiotowość, czy na poziomie zbiorowym, czy na poziomie też jednostkowym, no to jest chyba jeden z tych elementów, których nie będzie w przyszłości. No, na razie tak to przynajmniej rzeczywistość w tą stronę zmierza. No, patrząc chociażby na przykład tej klasy średniej. Ona się kurczy. No i tam miałem takie rozmowy ze znajomymi z lewicy, takiej mocnej lewicy, którzy mi mówili, nie, ty przesadzasz z tą klasą średnią, już od 20 lat ją kładą do grobu, tylko że oni troszeczkę mylą rozumienie klasy średniej, bo mi się zawsze ta definicja klasy średniej dla mnie się wiąże z pewną niezależnością, podmiotowością. Niezależnością z jednej strony od państwa, z drugiej strony od tej korporacji, takiej, że jesteś na swoim, że nie musisz nawet zatrudniać, ale samozatrudniony jesteś. Że to poczucie niezależności... Możesz sobie pozwolić na wiele rzeczy i jesteś niezależny. Tak, jesteś niezależny i być może, wiesz, te wojny, te pandemie są katalizatorami, które przyspieszają likwidację tego. No ta klasa średnia dostała mocno po pandemii gdzieś tam dostała bęcki, tak mówiąc kolokwialnie, czy przez lockdowny, czy przez... No urosły natomiast giganty korporacyjne, głównie korporacji tych cyfrowych, prawda, zwielokrotniły się tam zyski tych... Tej słynnej, serwisów streamingowych, tak. Google, social media, Google, Apple, Microsoft, Facebook, chyba tak to jest GAFA, bodajże. Google, Apple, Facebook, Microsoft, GAFA. No. I oni będą de facto rządzić. Czy za niedługo będą korporacje nami rządzić, czy nie będzie już państw? To nie jest tak, że całkiem znikną. Ale jak sobie przypomnisz z historii Rzymu starożytnego, miałeś instytucję Senatu. I ona rządziła do mniej więcej okresu pojawienia się Juliusza Cezara, do okresu pryncypatu. I później się okazało, że jest niesterowalne to imperium, prawda? Przez to te różne głosy, różne wpływy, patrycjusze. No i przyszedł ktoś, kogo zadaniem historycznym była centralizacja tego. Ale to nie jest tak, że ten Senat całkiem zniknął. On sobie był praktycznie do końca. Jako organ doradczy, powiedzmy. Jako organ doradczy, jako taka jakaś ostoja taki tradycji. Taki zbędny, ale katalizator też dla ludzi, tak? Tak, troszeczkę tak. I być może z państwami to tak będzie wyglądać. No,
Profesor Sztompka, taki socjolog z Krakowa, napisał podręcznik Socjologia, analiza społeczeństwa. Użył tam ciekawego porównania na początku lat 90., że strajki pod Sejmem, strajki pracowników dotyczyły zwolnień jakiejś korporacji, która weszła na rynek, ja już nie pamiętam jakiej dokładnie, ale Sztompka powiedział, że ich myślenie było z czasów, kiedy o wszystkim decydował Sejm i władza centralna. Na początku lat 90. no to nie do nas adresować to. No nie myśmy to przejęli, prawda? Został sobie Sejm, został sobie to ten organ, natomiast cały szereg kompetencji, cały szereg decyzji już tam nie zapada. No i tak samo będzie już jest tak z państwem, prawda? Zostaje, no bo to jest ogromna rzesza biurokratów. To jest następne takie zagadnienie, biurokracja. Jako klasa, można powiedzieć, społeczna, której jest wygodnie w tej sytuacji. Jest takim trochę organem nadzorczym, bo przecież oni wszystko też kontrolują. Też jest organem nadzorczym, natomiast jakby oni nie podejmują decyzji. Oni wykonują decyzje. Są takimi, tak jak mówisz, organem nadzorczym. No. Bartem pisze, że ci przerwę... Właśnie uciekając do USA ludzie mieli kapitał intelektualny i chęć przetrwania, desperacja. I pisze jeszcze, że z Chinami to nie do końca jest tak. Podążajcie bardziej za pieniądzem. Kto jest komu teraz dłużny w jakiejś walucie? Oczywiście to są wszystko celne uwagi, bardzo, bardzo ciekawe. Natomiast prawdopodobnie jesteśmy... w przededniu czegoś takiego, bo zawsze ty mówisz tu, tam kolega mówi o zadłużeniu, prawda? Natomiast być może jesteśmy w przededniu powstania zupełnie nowego pieniądza jakiegoś, albo powstawania stopniowego. Ten stopień zadłużenia, te pieniądze, które znamy, no być może to jest czas przeszły, być może według mnie prawdopodobnie nie da się tego uniknąć. Zawsze na początku jest jakaś koncepcja pieniądza. Zanim te pieniądze jakieś instytucje zaczną tworzyć, kreować, to pierwsze ktoś musi opracować koncepcję, na jakich zasadach ten pieniądz powstaje, prawda? Czym jest ten pieniądz? Co można z nim robić? No inna jest koncepcja pieniądza na przykład w bankowości islamskiej. Inna była koncepcja pieniądza 100 lat temu, jak był parytet złota, o którym się mówi, że będzie wracać teraz. Też jest taka wizja. Inny jest pieniądz cyfrowy. No te długi, zadłużenie to nie są rzeczy, które można oddać. To są tak gigantyczne sumy, że jest to niemożliwe do oddania, prawda? Czy zadłużenie u Chińczyków, czy zadłużenie całych społeczeństw, całych instytucji. W związku z czym no, to jest jeden z argumentów tego, że żeby wyzerować te liczniki, potrzebna jest wojna. Wojna. Potrzebna jest wojna. Jeden z argumentów za tym. No tylko krok dalej, jaka wojna, kogo z kim, kto jest gotowy do tej wojny, kogo można przygotować, jakie społeczeństwo jest na tyle karne, że będzie walczyć. No, nie widzę tu na zachodzie, wśród zachodnich społeczeństw jakiejś takiej chęci do walki. Chęci do walki, tak. Natomiast no właśnie, ale widzę to na wschodzie. To mnie właśnie zastanawia, bo jak to było? Ogólnie rzecz biorąc, wszystko zaczyna się zawsze od tego, że jest nam za dobrze, prawda? W pewnym sensie tak. Nam, ludziom Zachodu, powiedzmy sobie to wprost, którzy... ostatnio miałem taką ciekawą rozmowę. Którzy mają wszystko, w rozumieniu osoby ze Wschodu, z tego trzeciego świata, czyli mają ciepłą wodę, mają źródło światła, nie wiem, jakieś sprzęty RTV, to już w ogóle hit, internet i tak dalej, żyjemy na bardzo wysokim poziomie. Natomiast tego człowieka, który nie ma nic, jest trudno pokonać, a on ma dużo łatwiej w takiej sytuacji. Dużo łatwiej znosi trudne warunki. Zdecydowanie. Słuchaj, bo ty mówisz o tym aspekcie materialnym. Natomiast ten współczesny człowiek, mając
prawdopodobnie tak doskonałe warunki materialne, jakich nigdy wcześniej w tej części świata nie było. Ma jednocześnie bardzo duże problemy z tożsamością. Powiedzieć to jest mało powiedzieć. No, przeżywa kryzys tożsamości, kryzys egzystencjalny. Z różnych przyczyn to wynika, to są głębokie procesy. No, zwróć uwagę na epidemię chorób psychicznych, depresji, samobójstw, prawda? Ja ostatnio nawet sobie przypomniałem, taki psycholog Erikson, psycholog, nie antropolog, tylko psycholog, mówił, że o stabilności psychicznej, nie ma mowy o jakiejś stabilności psychicznej, stabilności tożsamości, żeby wiedzieć, kim się jest, bez przejścia procesu inicjacji, czyli użył kategorii antropologicznej, charakterystycznej dla społeczeństw pierwotnych niemalże, nie? Inicjacja jako ten traumatyczny taki, taka granica, po przekroczeniu której stajesz się innym jednym człowiek, z nas, tak. Jednym z nas. Mhm. Jakieś elementy tego zostały w subkulturach, jakieś elementy w więzieniach, już teraz też trochę mniej. Natomiast społeczeństwo jako takie odrzuciło to, przynajmniej w przypadku mężczyzn, chociaż w przypadku kobiet również. No, w związku z czym my jesteśmy w takiej, ta cała cywilizacja tak naprawdę jest w takiej fazie zawieszenia, nie wiedzą ludzie, kim są. Mhm. Dzisiaj jestem taki, jutro taki, jakie ciało nosi się w tym sezonie, no te wszystkie postmodernistyczne takie powiedzonka, no powoduje cały szereg problemów, być może nawet ważniejszych od tych materialnych, że ciepła woda jest, że WC, mhm, i tak dalej. No, budzi się rano osoba młoda i patrzy w lustro i nie wie, kim ja dzisiaj jestem do końca, prawda? No, wysyp też tego autyzmu, prawda, zamykania się w sobie, jakieś pozrywania, zrywanie tych więzi społecznych. I to jest wyzwanie, które... Czy to jest wina postępu de facto? W pewnym sensie tak, tylko właśnie czy można samą technikę oskarżać o to, że stoi za tym, czy jednak jest to... No, tylko narzędzie, tak jak nóż może służyć do tego czy do innego. No, w pewnym sensie gdzieś ten postęp, widać teraz kryzys myślenia takiego o postępie. No, jednym z wyznaczników tego, że postęp, wiara w postęp jest żywa ciągle, jest na przykład fantastyka. Mhm. I kiedyś była bardzo, bardzo żywa. Dużo pisano o społeczeństwach przyszłości. Teraz chyba jest mniej tego troszkę. W kinematografii, w literaturze ja tego tak nie widzę. Jest dużo obaw związanych ze sztuczną inteligencją. Dużo jest... Powiedziałbym, że jakby z tym bym się z Tobą zgodził. Jest jakby dużo większy rozwój fantastyki, ale mówimy o takiej fantastyce już powiedzmy sobie wymyślonej, zapożyczonej z gier, mhm, i tak dalej. Więc to nie są, to są lata, to mogą być lata 90. Mhm. I tak dalej, więc jakby faktycznie tu bym się z Tobą zgodził, ale powiedz mi, jakie jest wyjście z takiego stanu rzeczy, bo mówisz, że te problemy psychiczne i tak dalej, to wszystko narasta faktycznie i to powoduje potężną falę samobójstw i to nie mówimy tylko o Polsce, ale ogólnie o świecie zachodu, tak, czyli po raz kolejny jakby ta teza, że jesteśmy słabi, się potwierdza. Oczywiście. Wiesz co, ciekawym jest zawsze próba znalezienia w historii jakiejś analogii. Czy już coś podobnego było? Nieodparcie z tym dobrobytem, z tym, oczywiście nie ta skala i tak dalej, natomiast pewne analogie można znaleźć do Imperium Rzymskiego, przynajmniej tego z tych ostatnich 100 lat. Kilkudziesięciu lat. Czyli właśnie takie... Wtedy, kiedy to już był kolos na glinianych nogach. Tak, ale pod względem technicznym naprawdę niesamowity rozwój. Tam niewiele zabrakło do tego, żeby wymyślono maszynę parową i mogłaby już sobie w IV wieku jeździć, a nie 1000 lat później dopiero, czy tam jeszcze więcej. Jeszcze więcej, prawda? W każdym razie, co się takiego stało, że ludzkość się zatrzymała z tą technologią i poszła w inną stronę? Poszła w stronę religii, religijności, chrześcijaństwa, zamknięcia się ze swoim myśleniem właśnie technocentrycznym, a otwarcia na teocentryzm.
No być może te kryzysy tożsamości, te problemy egzystencjalne, o sens, pytanie o sens przez wielkie S, zwyciężyły nad potrzebą tego postępu technologicznego, tej dalszej ekspansji. Stąd następne 1000 lat to było średniowiecze, prawda? Ład średniowieczny, poukładanie, wszystko na swoim miejscu. 4 kasty, można powiedzieć, rycerze, duchowni, chłopstwo, arystokracja, mieszczaństwo gdzieś tam raczkujące, prawda? Być może w tą stronę to pójdzie, a być może ta technika dalej się będzie rozwijać. No i jest pytanie, w którą stronę, i tutaj sobie możemy czytać różne książki Lema, Filipa Dicka, którzy tam próbowali rozszyfrować te znaki związane z tym, jak się będzie przyszłość rozwijać, czy Janusz Zajdel na przykład, też ten polski autor, notabene o czymś takim jak smartfony pisał na początku lat 80., że będzie taka technologia, że kartą będzie można wszystko komunikować się, dzwonić, płacić. On to w 81, drugi rok gdzieś. Lem pisał o tym, że będziemy się suplementować tabletkami, że nie będziesz musiał zjadać posiłku, tylko tabletka zamiast kanapki. I tak dalej. To wszystko się jakby sprawdza. To się sprawdza, oczywiście. To jest przerażające. No jest tak, jest pytanie, wiesz, czy to dalej w tą stronę będzie szło, czy na przykład ludzkość właśnie się zatrzyma na tym poziomie technicznym, a odwróci się w stronę jakiejś duchowości. No widać, słuchaj, no pewne symptomy tego, że ta duchowość gdzieś tam zaczyna odgrywać ważną rolę, nowa duchowość, taka duchowość, inna, gdzieś tam w internecie jest dużo tych filmów, kanałów, no na mniejszym, na wysokim poziomie, na niższym poziomie, natomiast jest takie rozpaczliwa potrzeba poszukiwania sensu tego wszystkiego, wysiłku, tożsamości, więzi międzyludzkich, bezinteresownych, prawda? No bo wszędzie zdominowały te mechaniczne relacje związane z formalnością, z biurokracją, z zadaniami zawodowymi, natomiast nie ma tych, jest tęsknota za tym, tą bezinteresownością, słabo wyrażana. To już też było w 90-tych latach, na przykład były subkultury, prawda? Ale też było, co się zmieniło w stosunku do lat 90-tych, zestarzeliśmy się bardzo. Społeczeństwo. To jest też ważny element, że i to już też ten proces starzenia się do Chin dotarł, więc tam się wydawało, że jest troszeczkę inaczej. Tak naprawdę oazą młodej krwi, tak brzydko mówiąc, to jest też ten świat islamu, tylko on tam przyrost naturalny i młodość to jest praktycznie chyba największy na świecie, natomiast no, zwróć uwagę, w Polsce to jest też ciekawe, na początku lat 90. po końcu PRL-u mieliśmy medianę wieku, średnią wieku gdzieś koło 25-27 lat, jeśli się nie mylę, mogę się tam parę lat pomylić. Bardzo nisko. Natomiast teraz jest ponad 10 lat, więc 30 lat minęło i za niedługo będzie pod koło 40. Już teraz ponoć najwięcej jest 50-latków. Z wszystkich 10-latków, 40, 30 i tak dalej, w Polsce najwięcej jest 50-latków, więc myślenie, ta ilość przechodzi w jakość. Jeśli najwięcej jest takiej grupy w takim przedziale wieku, to ona jest w stanie narzucić swój sposób myślenia reszcie. W pewnym sensie, prawda? Jak popatrzysz na XX wiek, te wielkie wojny i tak dalej, duży wpływ na to miał fakt, że to były młode społeczeństwa. Młode, bardzo ideowe, łatwe do manipulacji też, łatwe do wiary w coś takiej bezinteresownej. No inaczej myśli 19-latek, a inaczej 50-latek. To jest ciężko. Też się pozmieniała oczywiście świadomość tych przedziałów wiekowych, ale też w biologii się nie da oszukać tych hormonów, które mamy i tego czy rozwoju mózgowego. Starzy decydują, a młodzi umierają na wojnach. Tak, no w XX wieku po prostu, no dlatego na przykład jakby przyszło tu do jakiejś mobilizacji, no to nie ma się kto zmobilizować. Młodych nie ma, starszych nie ma. No, tak mi się wydaje, że ostatnie dwa państwa takie starego typu, zdolne do mobilizacji, gdzieś tam autorytarne,
To jest Rosja i Chiny. Więc jakbym miał Powiem Ci tak, mają kogo mobilizować. Mają kogo mobilizować. Ja widzę, że wojna na Ukrainie właśnie to jest bardzo ciekawa funkcja tej wojny. Brzydko mówiąc, funkcja wojny, jaka może być historyczna, polityczna funkcja wojny. I w przypadku przemian w Federacji Rosyjskiej, no to funkcją tej wojny jest militaryzacja sytuacji w Rosji, militaryzacja świadomości społecznej, militaryzacja gospodarki. Obecny budżet rosyjski jest podniesiony o 50% w stosunku do tego, co było jeszcze 2-3 lata temu. Nakłady budżetowe na wojsko, zbrojenia. Na zbrojenia. Oglądałem też taki program na temat zmian w podręcznikach szkolnych. To jest wszystko bardzo, powiem Ci, takie związane właśnie z militaryzacją. Co wyrośnie z tego? Myślę, że tego procesu się tak łatwo już później nie będzie dało zatrzymać. I może Rosja będzie tą dawczynią krwi, która znowu, no bo jak się popatrzymy na ostatnie 200 lat, no to najwięcej tej krwi jednak dawała Rosja w tych różnych wojnach. Niekoniecznie w swoim interesie. Niekoniecznie w wojnach, bo przecież też w rewolucjach. W rewolucjach, wojnach domowych i tak dalej. No, natomiast no, jednak wiesz, największą daninę podczas II wojny światowej Związek Radziecki poniósł. Po Związku Radzieckim nie ma śladu od 30 lat, prawda? Natomiast przemiany, tak jak mówię, w Federacji Rosyjskiej idą w stronę mobilizacji społecznej, w stronę militaryzacji świadomości gospodarki. I co będzie na końcu tego jest pytanie. A kto wygra tą wojnę? Na Ukrainie? Ja myślę, że wszyscy powiedzą, że wygrają. Zawsze się tak mówi. Tu już nie ma takiej jednoznaczności. Każdy to może tak zinterpretować, że odwrócić kota ogonem. Tak, myśmy wygrali. Bo Ukraińcy powiedzą, ochroniliśmy Kijów, ochroniliśmy to, co się da. Niestety wszystkiego się odbić nie da, ale oczywiście będą próbować, nigdy nie złożą broni. Ja uważam, że to jest moja teza taka, może to jest kontrowersyjne, ja od jakiegoś czasu to powtarzam, że to, co się miało strategicznego w tej wojnie wydarzyć, to się już wydarzyło przez pierwsze miesiące. 2-3 miesiące, a później to już była taka maszynka do mielenia mięsa, brzydko mówiąc. Bachmut położony z dala od jakichś węzłów komunikacyjnych, od strategicznych, od rurociągu, który przecież też z Rosji dalej, którym też gaz płynie, ropociągu, jakby, przepraszam, gazociągu, którym gaz płynie z Rosji przez terytorium rosyjskie, Bachmut. Ja się zastanawiałem, czemu ten Bachmut, co to ma takiego, jakie to ma znaczenie, ani to nie jest portowe miasto, ani to nie jest jakiś ważny ośrodek, jakiś centrum, serce decyzyjne. To pierwsze pytanie. Drugie pytanie, dlaczego Rosjanie nie bombardują Kijowa? Dlaczego nie bombardują tych łańcuchów dostaw? Dlaczego Ukraińcy pozwalają na przepływ tego gazu? Dlaczego oba kraje nie wypowiedziały sobie wojny formalnie? Prawda? No, to wszystko wskazuje na to, że jest to wojna w jakimś stopniu kontrolowana. Tutaj faktycznie Bartosiak ma tą swoją, ten swój taki fetysz o szczeblach w drabinie eskalacyjnej, używa tego bardzo często, więc to jest prawdopodobnie według jego nomenklatury jakieś niższe szczeble tego wszystkiego. No i tak się będzie toczyć to być może. To jest potrzebne do zarządzania jednej stronie, drugiej. Kontrolowanie jakiejś walki na poboczu. Jedną miejscowość w jedną stronę na rzecz Ukrainy, na rzecz Rosji druga miejscowość. W tym samym czasie dochodzi do wielkiej transformacji w Rosji, prawda, całego ustroju, wyczyszczenia różnych niewygodnych aktorów w postaci Wagnera, który zrobił swoje, bardzo dużo zrobił, ale niestety na pewnym etapie trzeba odejść, a jak nie odejdziesz, no to my ci pomożemy, prawda? I co będzie dalej? No, co będzie dalej? To jest pytanie dla mnie, bo to jest, jak popatrzysz na przykład na historię Związku Radzieckiego, to bardzo dużo Związkowi Radzieckiemu do wygrania wojny z Niemcami
dała wcześniejsza wojna zimowa z Finlandią. Mhm. Też obie strony mówiły, że ją wygrały. Finowie, że się obronili, Związek Radziecki, że tam zajął parę miejscowości gdzieś więcej. Dużo się nauczyli, jeśli chodzi o walkę zimą. Prawda? Duże ofiary tam ponieśli, ale przede wszystkim przeczyścili te swoje szeregi, stworzyli taką machinę, której Hitler nie docenił później. Tam umówiono, że przecież ta wojna zimowa dużo pozmieniała w Związku Radzieckim. To już nie jest do końca ten sam Związek Radziecki. Jest. A on to zinterpretował, że jest dużo słabszy. No, się pomylił. Tu się pomylił, bo niektórzy pamiętniki zostały jego wydane. Generał Heinz Guderian, autor Blitzkriegu, on taką książkę napisał, taki raport w 30 latach, 38 rok, przedstawił w kontrze do reszty wywiadu niemieckiego, pokazujący, że Związek Radziecki wygląda na słaby. On ma wyglądać na słaby i żeby nie połykać tego haczyka, że on jest słaby. No i go tam wyśmiano, że to kolos na glinianych nogach, sam Hitler też to wyśmiał, że co on tu przedstawia i tak dalej. No i później ta druga wojna światowa to była, to ten front wschodni pokazywał, że fajnie Irving to opisał w tej książce Wojna Hitlera, gdzie Hitler mówił, że no ale przecież już zginęło więcej tych Rosjan na froncie niż zakładano w tych raportach na początku wojny, to skąd oni są jeszcze? To ktoś tu się musiał pomylić, albo te raporty były jakieś fałszywe. No, a na pewno już będzie koniec. Jak już tylu ich zginęło, no to już nie ma rezerw. Tu się okazuje, że nie dość, że są rezerwy, to jest ich dwa razy więcej, 10 razy więcej i tak dalej. No, tutaj bardzo ciekawa jest to myślenie Sun Tzu, prawda? Chińskiego stratega, że jesteś słaby, pokazuj, że jesteś mocny. Jesteś mocny, pokazuj, że jesteś słaby. No być może Rosja miała pokazać tą słabość swoją obecnie, a taka słaba nie jest do końca. No. Dla mnie, mówię, kluczowe jest, co będzie później, po tej mobilizacji. Bo oczywiście tu mogą być różne scenariusze, łącznie z jakąś kolejną wojną domową w samej Federacji Rosyjskiej, ale po, no tak się zapowiadało, prawda, przez lato, w czerwcu, jak tak, słynny wagnerowski marsz na Moskwę, no to wyglądało na to, że się nie rozejdzie tu po kościach, no a jednak się rozeszło po kościach. Jest pytanie, czy będzie dogrywka, jakaś kolejna odsłona tego. Wszystko może być. Rosja jest ciekawa, jest zagadkowa. Czas pokaże. Chciałem jeszcze porozmawiać z Tobą na temat Twoich... Mówiłem, że jesteś korespondentem wojennym. I to się zgadza? Byłeś w Libii, w Syrii, tak? Tak, tak, tak. Zdarzyło mi się. Opowiedz coś o tym, bo bardzo mnie to ciekawi. Na czym tam polegało jakby Twoje zadanie? No, była okazja, była możliwość wyjazdu eksperckiego, wyjazdu dziennikarskiego w rejony konfliktu. Myśmy to tak nazywali z kolegami, takiej ekstremalnej troszkę turystyki. I pierwszym takim wyjazdem w rejon konfliktu był wyjazd do Libii. To był kwiecień 2011 roku. Rozpoczynała się wojna, no już trwała tam około miesiąca, gdzieś trzy tygodnie gdzieś mniej więcej trwał konflikt w Libii na fali arabskiej wiosny tak zwanej, która wybuchła w 2010 roku. Apogeum tego to był 2011-2012 rok. Przerodziła się arabska wiosna w części tych krajów, przerodziła się w konflikty zbrojne, otwarte konflikty zbrojne. No i udało się dostać do Libii. To był chyba najbardziej taki teraz z punktu widzenia czasu, jak sobie nieraz tam pomyślę jeszcze o tej Libii, no to najbardziej taki ryzykowny i ekstremalny wyjazd, bo w nieznane pojechaliśmy troszeczkę takie, dużo rzeczy było, jak to się mówi brzydko, na gębę załatwiane, załatwianych. A to się wiąże z zaufaniem, a w takich warunkach bardzo ciężko jest mieć zaufanie do kogokolwiek do końca.
Oczywiście nie można w paranoję popadać, natomiast o pełnym zaufaniu w sytuacji niepewności każdej następnej chwili, no to nie może być mowy. No, Libia była odcięta wtedy od świata. Zero, zero internetu, zero właśnie strefy zakazu lotów. Myśmy tam samochodem z Tunezji dojechali do Trypolisu. To jest około 300 km z Tunisu przez pustynię, gdzie ani nie było telefonii komórkowej, ani internetu, ani samolotów. Checkpointy, nie wiadomo kogo do końca. Myśmy wjeżdżali od strony rządowej, od strony Kaddafiego, jeszcze wtedy trzymającego się na ostatkiem sił. No jeszcze wtedy tak do końca nie. Wtedy kwiecień 2011 roku, no to wydawało się, że się Kaddafi utrzyma. Natomiast z bliska doświadczyliśmy czegoś takiego jak bombardowania, bo tamto lotnictwo francuskie głównie zrzucało te bomby. No, takie do końca wtedy pamiętam, że nie rozumiałem, czy to ma nastraszyć te władze libijskie, czy ma je zniszczyć, bo trafiane były budynki rządowe, no tak 3 kilometry obok nas, tam gdzie mieszkaliśmy w hotelu, spadły te bomby i to jest takie doświadczenie, które ciężko zapomnieć. Jest to takie uderzenie, precyzyjne bomby, ale na przykład przebijające taki budynek, gdzie nie wiem, siedmiopiętrowy bodajże oglądaliśmy, wszystkie kondygnacje po kolei przebite takim pociskiem. No to też jest poligon dla ośrodków militarnych. Czyszczenie arsenałów to jest zawsze, prawda, testowanie. Żeby tą starą tak, broń. Starej broni się pozbyć, ale była taka przewaga niesamowita tego lotnictwa, że aż opadały ręce, jak widzieliśmy na przykład tą obronę przeciwlotniczą, taką zdezelowaną, starą, głośną, strasznie hukliwą, natomiast zero efektu do tych F ileś tam 15 latających na Chociaż głównie miraże francuskie latały. No w każdym razie był to ekstremalny wyjazd, ale też troszkę mniej ekstremalnym, ale niewiele, był wyjazd do Syrii. W 2012 roku byłem pierwszy raz, jak wojna się zaczynała dopiero. To był styczeń 2012 roku. I no, ciężko wtedy było powiedzieć o wojnie. To była taka. To, co mi najbardziej w pamięci zostało i zostanie pewnie gdzieś tam do końca, to był ten chaos wewnętrzny, informacyjny chaos. Sprzeczności komunikatów, jeśli chodzi na przykład o jakąś sytuację gdzieś w mieście, na obrzeżach miasta. I taki konkretny przykład Ci podam. Siedzieliśmy w Damaszku w hotelu z grupą dziennikarzy, byli francuscy dziennikarze, jeden taki dziennikarz, Gilles Jacquet się nazywał, bardzo znany ówcześnie, jeździł po różnych konfliktach zbrojnych, w Afganistanie był, spotykał się z przywódcami różnych grup, ugrupowań i bardzo chciał jechać do miasta Homs, które jest położone gdzieś 150 km od Damaszku. No i taki wywiad robił środowiskowy, czy można tam jechać. Pytał się tam tych ludzi z Muhabaratu, czyli tych służb syryjskich, się pytał, no odradzali mu, żeby tego nie robił, ale on bardzo pewny siebie upierał się przy tym, żeby jechać. No myśmy się zastanawiali do końca, czy jechać, czy nie, bo też sprzeczne komunikaty. Jedna taksówkarz mówi, nie ma problemu, tam wszystko pod kontrolą. Inny dziennikarz mówi, nie jedźcie tam, bo tam nikt nic nie wie, co za rogiem jest. Rano więzienie zostało otworzone i setki więźniów uciekły, prawda? Taki komunikat. Nikt tam nie kontroluje sytuacji, wszyscy się patrzą jedni na drugich, do kogo się przyłączyć. Rozumiesz, jak państwo upada, wychodzą demony takie, można to tak nazwać. Rodzą się, budzą się demony, wypływają różne siły, które chcą na tym skorzystać. Niesamowita, powiem Ci, sytuacja, niesamowita. No i pojechał ten francuski dziennikarz, ten Jacquet, taksówką pojechali do Homs. Gdzieś w godzinach do południowych, a my tak siedzimy w tym hotelu i CNN chyba pokazywał relację, że dwóch dziennikarzy francuskich zginęło
No i patrzymy, a to na rękach go tam nieśli do tej, mhm. do tej taksówki, nie? Odłamkiem dostał, nie wiadomo kto to wystrzelił, nigdy się nie dowiemy. Spadł z jakiejś dzielnicy, gdzieś ktoś z granatnika wystrzelił, prawda? Próbowano... Czyli totalny chaos po prostu. Chaos, powiem ci, bo na przykład rok później, w 2013 roku, już ta sytuacja była dużo bardziej stabilna, przewidywalna pod względem takiego ścisłego podziału stron. Mhm. Wiadomo było, kto po stronie rządowej, wiadomo, kto po stronie jednych rebeliantów, drugich rebeliantów, bo tam się zaczęły mnożyć te grupy. I no, sytuacja była dużo klarowniejsza. Dużo, dużo, mimo że nie mniej zawzięte walki były. Natomiast było wiadomo, tu jest ten teren, tu nie mają ci wstępu. Oczywiście co jakiś czas tam były jakieś ataki samobójcze, jakieś też coś spadły, moździerzowe pociski. Natomiast było wiadomo, przepraszam, gdzie, kto miał przejść na którą stronę, to już w niej został. To już nie było tak, że... Że ktoś ci strzeli w plecy, bo ty nie wiesz, tak. Natomiast, natomiast wcześniej widać, czuć było tą atmosferę. Wszyscy się patrzą jedni na drugich, co tu robić. Urzędnicy, politycy, wojskowi, zwykli ludzie gdzieś tam, bo mają rodziny w tych terenach gdzieś. Gdzie wybuchają walki, no i część przechodzi pod kontrolę jednej grupy, część pod kontrolę. No taka, powiem ci, można powiedzieć, że to jest podmiotowość, prawda? Bo nagle pada państwo, ten lewiatan, który ma monopol na używanie środków przymusu, na broń, na ten, ale to ma swoje plusy i minusy, prawda? Minusy są takie, no, że jest ta niepewność, że często ty musisz podejmować decyzje, że często na przykład ludzie, którzy, no tak jak prześledzisz biografię różnych rebeliantów, różnych radykałów, którzy później dołączali do tych radykalnych grup, był nikim, sprzedawał na bazarze okulary, wujkowi pomagał warzywa gdzieś tam, a nagle stał się komendantem polowym, miał iluś tam 100 ludzi pod sobą, więzienie, jakiś pan życia i śmierci. To była jego jedyna historyczna szansa. Bez wojny nigdy by czegoś podobnego nie osiągnął, nie doświadczył. I takich przykładów, takich biografii były setki. No gdyby nie ta wojna, no to on by dalej tam był nikim, prawda? Dalej by tak to życie się toczyło bez... A tu nagle... Tam zazwyczaj oni wszyscy źle kończyli. No to życie takiego komendanta polowego było krótkie. No ale to bardzo podobne scenariusze można przeczytać, jak się czyta o wojnie domowej w Rosji na przykład, nie? Też tam był cały szereg takich właśnie procesów, że od pucybuta do milionera, tylko może nie do milionera, tylko do pana życia i śmierci i przy pomocy innych czynników niż... Im bardziej często agresywny, tym lepiej. Często tak, zdecydowanie, bo na przykład tam widziałem, że jak ktoś nie miał zdecydowania i nie postawił czegoś na jedną kartę, no to zaraz przychodził ktoś, kto już nie miał takich oporów. Moment, ja przejmuję, to jest chwila, moment, karabin i dzieje się historia, prawda? Więc ciekawe procesy, bardzo niebezpieczne, bardzo takie... No takie doświadczenie, powiem ci, ciężkie do zapomnienia. No i później jeszcze w 2014 roku był jeden wyjazd do Syrii, ale ten z 2014 jakoś najmniej ciekawy z punktu widzenia takiego dziennikarskiego, poznawczego. Nic tam się wiele nie zmieniło, poza tym, że powoli się dołączały te wielkie wielcy tego świata do tej wojny, bo póki ona była tam w miarę na wewnętrznym poziomie, ale tam już zaczęli wchodzić Amerykanie z jednej strony, później Rosjanie weszli, więc to już było takie umiędzynarodowienie tego. To też miało ciekawą stronę, ale z innego punktu widzenia. Dopóki to było tak na wewnętrznym poziomie, to wydaje mi się, że ciekawsze to było. No, Syria teraz jest takim państwem upadłym i praktycznie największą liczbą baz wojskowych, stref różnych okupacyjnych. Z jednej strony Rosja, Iran, tutaj Turcja na północy, Idlib, tutaj Amerykanie,
baza Al-Tanaf tam blisko granicy z Jordanią. No, daleko do stabilności. Ta wojna już, no można powiedzieć, że ona jeszcze trwa. No, widzisz, tu jest ciężko w tych czasach o takie jednoznaczne postawienie kropki, że jest pokój, że jest wojna. To są takie strefy, można to nazwać nową stabilizacją. Niestabilne strefy, a tam to wiadomo, wojna. Przez następne 30 lat się będzie toczyć, prawda? No i jest ta wojna partyzancka, co jakiś czas pod nowymi odsłonami, pod nowymi sztandarami wybuchają jakieś walki na terenie Syrii. Tam przez lato był okres buntów plemion arabskich w tej strefie okupowanej przez Amerykanów i Kurdów. Strefa północna, strefa też przy granicy z Turcją, przy granicy z Irakiem od strony wschodniej. Komponent arabski tych samych sił, które Amerykanie stworzyli do walki z Państwem Islamskim, składający się z komponentu kurdyjskiego i arabskiego, i ten komponent arabski zbuntował się przeciwko kurdyjskiemu. Cały czas nowe jakieś tam odsłony się pojawiają. Zresztą podobnie w Iraku, prawda? Cały czas nowe siły, nowe strony konfliktu, tak, można powiedzieć. Wczoraj jeszcze byli z sojusznikami przeciw Państwu Islamskiemu. Państwa Islamskiego już nie ma, więc skoczyli sobie do gardeł. Trzeba sobie znaleźć nowego wroga. Tak, i tam jest też konflikt. No, to jest też w dużym stopniu związane z tym, o czym mówiliśmy wcześniej, że młode społeczeństwa. Młoda krew, siła. Łatwa do zmanipulowania. Tak, islam jako wielka siła żywa, jeśli chodzi o ambicje, o taką energię działania, no to jest, nie ma chyba takiej analogii do islamu dzisiaj, prawda? Kornel, powiedz mi, bo ty zrobiłeś kilka publikacji, napisałeś książkę. Jednej jesteś współautorem, druga to tylko e-book, tak? Tylko e-book, tak. Nie. Libia 2011. Powiedz mi, czy to można gdzieś dostać? Jeszcze te książki są dostępne do kupienia w internecie chociażby? Wiesz co, myślę, że tak. Gdzieś jakieś, tak z przypadku sobie wpisałem chyba w Allegro, nie wiem, pół roku temu, 8 miesięcy, tą falę tunisami, tak. Nie tsunami, tylko tunisami. Aha, że tunisami, Tunisami, okay. że arabska wiosna rozchodziła się falami od Tunisu, pierwsze. No i taką sobie analogię autorzy, współautorzy. Ja akurat nie miałem z tym tytułem wiele wspólnego, ale jest tam też moja publikacja i redakcje. I można to było na Allegro dostać jeszcze gdzieś pół roku temu. Myślę, że jak się poszuka, no na pewno po bibliotekach, tylko bardziej naukowych, no w Jagiellonce prawdopodobnie jest w Bibliotece Śląskiej, ale no, ten e-book Libia 2011 chyba jest dostępny w internecie. To za darmo było. To był zbiór takie kalendarium tych wszystkich wydarzeń po kolei, jak się to działo. Z różnych tam punktów widzenia to było obserwowane, no gdzieś około 200 stron, jeśli pamiętam dobrze, 150-200 stron. Jest to dostępne w internecie. Natomiast te artykuły naukowe, no to już bardziej w takich pismach specjalistycznych. Część tych pism już też nie wychodzi. No akurat dużo, część z tych artykułów miała też właśnie związek z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Akurat wtedy byłem dość tak mocno w to zaangażowany na bieżąco i łatwiej mi się pisało. Publikacje głównie akademickie związane z Akademią Marynarki Wojennej tam w Gdyni, jedna też z czasopismami geopolitycznymi, przegląd geopolityczny. Nie wiem, czy obecnie to wychodzi, bo nie utrzymuję kontaktu z redaktorami. Czyli tak trochę jakby zostawiłeś to z tyłu. Troszeczkę geopolitykę zostawiłem z tyłu, troszeczkę przejęli tą internetowy mainstream, przejął temat geopolityki, a ja jakoś tak, jak widzę, że coś jest zbyt popularne, to mi się odechciewa w to wchodzić dalej. Może tak po platońsku trochę on tak mówił, pisał Platon, że jak coś jest zbyt popularne, to jest podejrzane. Ale to absolutnie nie zniechęcam do
zgłębiania geopolityki. Tylko na przykład bardzo polecam zacząć, jakby ktoś chciał się zajmować geopolityką, od podręcznika takiego, klasycznego podręcznika Leszka Moczulskiego. Ty pewnie pamiętasz takiego polityka. Pamiętam. On jako polityk, no to można tam różne zdanie mieć o nim. Tak. Natomiast to jest bardzo ciekawy przykład człowieka, który jako naukowiec jest dużo, dużo ciekawszy, dużo bardziej poważny i bardzo późno się zajął tą nauką. On doktorat zrobił w wieku bodajże 70 lat. Leszek Moczulski, a habilitację, nie wiem, 10 lat później, czy tam 7 lat później. I jest autorem takiego jedynego chyba podręcznika w Polsce, takiego zupełnie na chłodno, bez żadnych jakichś tam odniesień aksjologicznych, wartościowania, dobre, złe, na chłodno koncepcje, suche fakty, fakty, ale też refleksje takie, no, żeby to też nie była czysta encyklopedia geopolityka Leszka Moczulskiego, prawda? Polecamy, jeżeli macie ochotę sobie zakupić coś takiego, żeby później móc porozmawiać z Kornelem w takich tematach. Kornel, będziemy zmierzać powoli do końca. Myślę, że bardzo jesteś bardzo ciekawym mówcą. No, dziękuję Ci. Dziękuję. Myślę, że jeżeli będziemy mieli jakieś tematy takie właśnie geopolityczne, to chyba nie odmówisz nam przyjścia do studia. Oczywiście, jak tylko będę w stanie coś powiedzieć tutaj ciekawego może, no to będą jakieś okoliczności, czy będziesz miał taką wizję, Dawid, no to jak najbardziej. Jak najbardziej. Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Dziękujemy Wam za telefony, za oglądanie nas. No i do zobaczenia w przyszłym tygodniu w Rozmowie Tygodnia. Dzisiaj moim gościem był Kornel Sawiński. No i myślę, że fajnie to wyszło. Dzięki, do zobaczenia. Dziękuję serdecznie. Dzięki, Dawid, do zobaczenia.